Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Będzie to odcinek z cyklu Polaków gitarowe rozmowy, ale dzisiaj prawie cały zespół póki co. Więc od razu chciałem na samym wstępie powiedzieć, że nagrane to jest na cztery mikrofony i w czystej teorii to się wszystko powinno przepięknie zsynchronizować, ale... No, trzeba było troszeczkę powalczyć. Wyciągnąłem jak najlepszy dźwięk, jak się z tego dało, według moich umiejętności. Bardzo dziękuję Wam za zrozumienie i bardzo Wam dziękuję za zrozumienie tego, że mam też zwichrowany głos i trochę kaszlę. Przeżyjecie te półtorej godziny. Myślę, że nie jest tak najgorzej. Natomiast okiełznać cztery osoby gadające, nie było to aż takie proste. Jak są dwie osoby, jest to dużo łatwiej zrobić. Ale się udało i mam nadzieję, że wywiad będzie, że Wam się spodoba po prostu. Więc od razu z góry proszę o łapki w górę. Wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują, proszę o subskrypcję. A generalnie przesłaniem tego wywiadu jest to, że... No, słuchajcie, warto grać na gitarze. Warto grać na instrumentach, warto grać na perkusji i nawet jeżeli macie 40 plus lat, to warto zakładać kapelę, warto się bawić, warto do tego wracać. Nigdy nie jest za późno, nigdy nie jest na to nieodpowiedni czas i jeżeli nie zrobiliście tego kiedyś, a gdzieś w waszym sercu, w waszej duszy, w waszych trzewiach siedzi ten pomysł, żeby po prostu grać w zespole, to zakładajcie kapelę, szukajcie ludzi i bawcie się. Chłopaki są najlepszym przykładem, że można, chłopaki robią karierę. No, oczywiście to nie jest kariera, tylko po prostu dobrze się bawią i po to warto zakładać zespoły. Mega dziękuję wszystkim, którzy kanał wspierają. Bardzo dziękuję patronom, bardzo dziękuję za to, że jesteście. Nie będę tego przerywał żadnymi wstawkami. Jedziemy ciągiem. Raz na jakiś czas randomowo wkleję reklamy. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Mega, mega dziękuję za wszystko, co robicie dla kanału. Dziękuję za waszego Patronite'a, za guzik wesprzyj. W tym momencie już póki co i sprawdźcie, jak póki co gra. Może wam się spodoba i może będziecie nowymi fanami nowego zespołu. Elo. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z okazji wspaniałego koncertu z Włochami odwiedził mnie zespół Póki Co. Nazywa się ten zespół tak, Póki Co. Już na pewno się zaznajomiliście z nazwą tego zespołu, bo ja promuję tych chłopców troszeczkę. Oni potrzebują promocji, mają kryzys wieku średniego, do czego oczywiście w tym filmie nawiążemy. No i potrzebują tak jakby promocji. Jest ze mną Adam, szef zespołu, najważniejszy członek i ogólnie bez niego by nic tutaj nie było. Jest ze mną Tomek, który jest tak naprawdę najlepszym muzykiem w tym zespole. No i jest ze mną Pardziu, który jeździ Subaru i wydaje mu się, że jest slashem, ale włosy mu wypadli dawno temu. Zaczniemy. Mamy jeszcze tylko trzeba dodać Szczepana, który u nas wali w bębny i Petera, naszego cudownego, przystojnego wokalisty. Więcej mikrofonów już nie mamy, więc tak. I tak nasza, mieliśmy... Nasza labestia. I tak mieliśmy pewnego rodzaju tutaj problemy, jeżeli chodzi o mikrofony. Zanim sobie dojdziemy do tych kryzysów wieku średniego, zanim sobie dojdziemy do tych Subarów i do tego grania, jak ta historia z graniem się zaczęła u każdego z Was? No i jedziemy po kolei alfabetycznie, proszę bardzo. Nie mieliśmy wcześniej pytań, więc będziemy improwizować. Dokładnie. To nie chcę pytania, to ja w ogóle odmawiam wywiadu. Bardzo dobrze. Sam bardzo, nie wiem, jakie będą pytania. Bardzo więc... dobrze. Później będziemy my zadawać tobie. Historia dosyć zamierzchła, jak widać po mnie. Generalnie zaczęła się od jakiegoś tam muzykującego ojca, który pomimo tego oczywiście nie realizował się profesjonalnie muzycznie, ale realizował się w kapelach big beatowych, amatorsko. No i gdzieś ta muzyka zawsze była w domu, więc była muzyka, była gitara. Z czasem się trzeba było za tą gitarę wziąć i coś na niej pobrzdąkać. To oczywiście były jakieś ruskie pudła, które grały strasznie i były okropne. A później liceum, koledzy, wspólne zainteresowania muzyczne muzyką ciężką, metalem, punk rockiem. Nie umieliśmy grać, ale bardzo chcieliśmy. Tak się zaczęło.
Wrócimy do tego punk rocka, wrócimy do tego okresu liceum, bo tutaj trzeba będzie zahaczyć. Ja trochę tą historię znam, więc trzeba będzie zahaczyć o takie rzeczy. Tomek, dlaczego zostałeś basistą, skoro wszyscy mówią, że jesteś najlepszym gitarzystą w zespole? W ogóle zaczynam od basu. To była moja wielka miłość, ale na wiele lat została odłożona gdzieś tam na bok. Natomiast na gitarze cały czas grałem w jakichś tam lepszych składach, gorszych i tak dalej. Natomiast pierwsza możliwość, która się pojawiła na horyzoncie, w ogóle pracowałem przez wiele lat w sklepach muzycznych i cały czas te gitary przychodziły i takie, no to próbowałem i gry na basie, o gitarach to nie będę mówił, bo i ta klasyczna, i ta akustyczna, czy ta jazzowa nawet, prawda, czy elektryczna, no, nie jest mi obca. Natomiast bas przede mną w późniejszym etapie tego chwytania się za ten instrument po prostu pokazał mi takie niuanse tego grania, których nigdy na gitarze nie mógłbym po prostu wygrać. Już nie mówię o samym operowaniu grą slapem czy tappingami, prawda? Płynne, szybkie staccata, partie unisonowe, które wspierają gdzieś tam sekcyjnie gitary. Czy on naprawdę, on naprawdę ćwiczy, słyszę, tak jako jedyny z was. Tomek robi robotę. Gra na basie otworzyła przede mną troszeczkę inne spojrzenie w ogóle na cały kształt grania w zespole. A akurat tak się złożyło, że w czynnym jakby składzie zacząłem tutaj, w wielu składach ostatnio grałem na tym basie, ale ten otworzył przede mną jakby nowe możliwości. Pograłem bardzo klasycznie, prawda, groove'owo. No tutaj trzeba było zejść ze standardu E do standardu D, czyli cały ton się przestroić, no i troszeczkę takiej nomenklatury, która rządzi się graniem ciężkiej muzyki, po prostu zasięgnąć opinii, popytać się tego. Kolegów jest wielu zresztą. No i tak się zaczęło. Pardzia historię to ja znowu znam. No bo z Pardziem, że tak powiem, mamy wspólne początki tak jakby. Na twojej gitarze grałem na przystanku Woodstock na przykład. Prawda. No i jak byliśmy tam w czasach licealnych, no to Paweł już wtedy grał bardzo fajne bluesy i oczywiście już wtedy ćwiczył, już miał fajną nabogę. Skąd się to u ciebie wzięło? Tak od siebie to opowiedz. Dobrze. Od siebie to bardzo krótko. Jak już przestałem słuchać MC Hammera w podstawówce, to zacząłem Guns N' Roses. I to zdominowało mój świat muzyczny totalnie. A potem w pierwszej klasie liceum tak naprawdę zobaczyłem na korytarzu na przerwie w liceum kolegę, który grał na gitarze Patience. I to mnie tak zafascynowało, że wróciłem do domu. W domu była tradycyjnie, jak w tamtych latach, właśnie rosyjska gitara klasyczna. Dramatyczna oczywiście i z akcją strun na 12 progu, około 2 cm pewnie, bo to po prostu katastrofa była. Już ją się bardzo łatwo regulowało, bo tam był na śrubę gry, więc wystarczyło coś podłożyć pod ten gryf i akcja strun się obniżała. I ja po prostu wtedy zacząłem grać i to był bezpośredni impuls. Ciekawostka jest taka, że pierwszą gitarę elektryczną kupiłem za pieniądze znalezione na ulicy. O! Bo jak już nauczyłem się paru akordów i pojawiła się możliwość zagrania w licealnym zespole w piwnicy. Nazywał się Olewator przez V i można znaleźć archiwalne. Szczepan, pozdrawiamy, bo tak już jest, to już był Szczepan, tak, to już nasze początki. I można znaleźć na YouTubie archiwalne nagranie, jest zjawiskowe dosyć. I trzeba było. Rodzice nie chcieli mi dać pieniędzy na elektryczną gitarę, bo stwierdzili, że gitarę to ja już mam. Trzeba było znaleźć. Mamy gitarę. Słuchajcie, faktycznie pojawiła się taka historia, że jakiś kolega kolegi sprzedawał za 200 zł, co w ogóle wtedy było dosyć znaczącą sumą, gitarę elektryczną. I ja szedłem, uwaga, ulicą i w błocie leżało 200 zł, bo to było w banknocie. Ktoś po prostu zgubił te pieniądze. No i to jest w ogóle, to jest hit, ale dokładnie na tym polegał zakup mojej gitary, że znalazłem ją tak naprawdę na ulicy, ale wtedy tata mi kupił wzmacniacz, to był taki LDM z głośnikiem 8-calowym, taki malutki, nie wiem, G20, tak, on tam miał ze 20 W tranzystora, także tak to się zaczęło. Ale ta wasza historia jest dosyć taką śmieszną historią. Ja się śmieję z tego kryzysu wieku średniego i jeszcze o tym opowiemy. Ja nie mam. No nie masz, bo już masz Subaru, no. Więc jak masz mieć, no więc wiesz. W każdym razie chodzi o to, że ta wasza historia jest o tyle ciekawa. Nie wiem jak jest z Tomkiem, ale i Adama i Pawła historię znam na tyle, że wy tak jakby wróciliście do grania i do założenia zespołu i zespół póki co
powstał, jak już byliście dorosłymi, ustawionymi ludźmi, czyli jakby zrobiliście tą historię zupełnie odwrotnie, bo większość ludzi jednak najpierw myśli, że będzie gwiazdami rocka i najpierw zakłada zespoły, potem życie daje im dość konkretnie popalić i od tego odchodzą, a wy zrobiliście to zupełnie na odwrót. No przynajmniej tak jest w przypadku Pawła. W twoim przypadku jest dokładnie tak samo? Tak, ja wrócę jeszcze do pierwszej gitary, bo ja pierwszą gitarę zbierałem pieniądze na komunii, ale gdzieś się zgubiłem w błocie tam, to nie wiem, około 20 zł, 200 zł było. Co więc musiałem. Przejechałem do dziewczyny, natomiast no, musiałem pójść na budowę i na budowie jedne wakacje po drugiej klasie liceum, bodajże jeszcze byłem nieletni, zasuwałem ciężko, żeby sobie gitarę kupić. No ale no, zgubiłem w błocie, być może ktoś je znalazł i kupił sobie za to gitarę. Cieszę się. Ale wracając do muzykowania, no bo potem oczywiście liceum, czyli tam kuraniu jeszcze na studiach, tak jak mówisz, no to trzeba było mocno stanąć na ziemi, pójść do pracy, zająć się poważnymi tematami, pracą, rodziną i tak dalej. No ale ta pasja gdzieś zawsze była, tak? I ja się ze Szczepanem spotkałem właśnie służbowo. Na statku. Nie, zbieraliśmy marchewkę na ochapie w NRD i tak się zgadaliśmy jakoś, więc zaczęło się, on chciał, ja chciałem, chcieliśmy wspólnie, zaczęliśmy grać. Zaczynając od jakichś starych riffów, jakiegoś starego tam wracania do muzykowania, które było wcześniej, umówiliśmy się właściwie na to, że nagramy jakieś stare numery, ale skończyło się tak, że nigdy ich nie nagraliśmy, tylko zaczęliśmy coś nowego. Czyli generalnie początki, póki co, i zaraz dojdziemy do innej nazwy, bo ten zespół występował też pod inną nazwą, są takie, że ty odkurzyłeś jakieś swoje stare riffy i ze Szczepanem założyliście kapelę, do której doszedł Pardziu, potem doszedł taki mistrz basista, który nie umiał grać na basie. Potem nastąpiła zmiana nazwy. Natomiast to były najpierw był taki zamysł, żeby odkurzyć coś, co wymyśliłeś tak, gdzieś tam kiedyś. Stare riffy. Czy coś z tego zostało tak, do tej pory? One zostały, one są wykorzystywane w niektórych kawałkach, na przykład w Erze Wodnika. Jest sporo riffów, które kiedyś tam gdzieś były wykorzystywane. Ja myślę, że to jest generalnie historia każdego z nas. Każdy gdzieś ma w głowie jakieś riffy, które w trakcie grania kapeli ktoś zapoda jakiś riff i się okazuje, że to wszystko zaczyna się składać. Te kompozycje szybciej wychodzą, łatwiej, zgrabniej, bo mamy to w głowie, tak? No to wiadomo, że palce niegrane przez lat naście być może już nie pamiętają, ale to wszystko wraca, natomiast te riffy są w głowie i słysząc jakąś melodię, no to wiadomo, każdy z nas, tak jak tu siedzi, ty, czy Tomek, czy Pardzio, każdy z nas tworzy, więc melodia najpierw musi powstać w głowie, tak? I ona dopiero później przechodzi na palce, na gryf, na jakieś tam określone granie i wtedy się tworzy coś fajnego. Jak długo miałeś tą przerwę w graniu w takim razie? Oj, długo, ja to kilkanaście lat nie grałem, tak. Myślę, że to słychać na muzyce mojej. Mm-hmm. Cały czas, jak było ci trudno, jak wróciłeś, czy ta pasja cię tak nakręciła, że wiesz, zacząłeś ćwiczyć, zacząłeś naprawdę cisnąć, żeby wrócić do jakiejś tam pewnej formy, no bo rzeczywiście przez te kilkanaście było lat... Było bardzo trudno, natomiast koledzy mnie inspirują i motywują i inspiruje mnie generalnie to, co robimy, tak, no bo to nie chodzi o to, żeby odtwarzać jakieś rzeczy, które kiedyś były wymyślone czy zagrane w określonym stylu, tylko chodzi o to, żeby to wszystko dopasować, żeby to wszystko grało ze sobą. Każdy z nas jest trochę z innej bajki muzycznej. To chciałem tak? się właśnie teraz do tak, tego chciałem tak, się odnieść, tak. Że no ty, tak jak powiedziałeś, jesteś taki punkowo-metalowy trochę, tak? Tak, no masz, tak, są, wiesz, tak. Jedną właściwą, nie, znaczy no, nie właściwą, to moja ukochana kapela No Miss No. Koszulkę masz, która wszystko mówi. Tomek, ty mówiłeś, że jak dotarłeś do kapeli, to musiałeś się trochę przekształcić tak, do tego niższego grania. To z jakiej ty muzyki, że tak powiem, się wywodzisz? Ta historia jest bardzo dawna, no bo to ponad 30 lat temu. Mieszkałem na warszawskiej Pradze. W jednym bloku tak się złożyło, że miałem dwóch kolegów. Jeden z tych kolegów miał brata, który grał na basie, miał swoją kapelę, która się nazywała Chór Prezesa. Mm-hmm. Ja poszedłem na próbę do tego... A to jeszcze nie był ten prezes. No jeszcze nie, to inny. No i zobaczyłem, jak chłopaki szarpią druty. No i
tak mnie to wzięło. Akurat w tych czasach PRL-owskich w jedynce telewizyjnej leciała TLP1, telewizyjna lista przebojów. Tam pierwszy raz usłyszałem Manam, Kombi, Oddział Zamknięty, kurczę, Lady Punk, co to nie było. I no, miłość powstała. Miałem paletki od Babingtona gdzieś tam za kaloryferem. Leciała telewizyjna lista przebojów w telewizji, a ja udawałem, że gram, kurczę, zostaję gwiazdą roka we własnym mieszkaniu. No właśnie, dlatego grasz na basie, bo ty miałeś do Babingtona, a ja miałem do ping-ponga i dlatego ja gram na gitarze. Dobra, wszystko no się jak to się złożyło, no... Suchy taki żarcik. Bardzo dobry. Pamiętam, że żeby dostać mieszkanie, trzeba było odkładać jakąś kasiorę na wkład do tego mieszkania i były takie tak zwane książeczki mieszkaniowe. No i żeby dostać pierwszą gitarę elektryczną, mamusia zlikwidowała mi taki wkład mieszkaniowy na takiej książeczce, wycofała 40 tysięcy złotych i pojechaliśmy na Nowy Świat kupić w centrali przemysłu muzycznego z Lublina na Nowym Świecie gitarę, która się nazywała Aster Rock. Kurczę, klasyka. No, poczekaj, bo młodzież nie zrozumie, co to znaczyło 40 no, taka tysięcy. No, to 40 tysięcy, to bardzo. Po no, denominacji to 40 zł, tak mniej więcej. Tak? No nie, to chyba nawet nie. Nie, w tamtych czasach za PRL-u. 10 koła to była złotówa, nie? Więc to tak naprawdę. Mówisz o PRL-u, a nie o latach 90. Tak. No dobra. No nie, no to 40 tysięcy, no to tak mogło być, tak. Powiedzmy, nie wiem. Z rok pensji gdzieś może jakoś tak. Taki rocznik. Mogę być, wymienić mieszkanie. Bo tam też ta inflacja tak zapierdzielała, tak. Że właściwie o tych cenach to nie ma co mówić. Nie? To jest dopiero pasja, zamienić mieszkanie na gitarę. Dokładnie. No, kurde, tak, a sprzedał gitarę, kupił dwa mieszkania później. Wiesz, no dokładnie. No, teraz znam też parę osób, które mają parę takich gitar, co by sobie mogli mieszkania pokupować. Nie? W następnym etapie tej historii jeden z tych kolegów, który miał tego brata, zaczął grać na perkusji. Nazywa się Dariusz Lipiński, gra zresztą w Londynie, gdzieś tam w kapeli Demojo City Rebel się nazywają. Mm-hmm. Pozdrawiam, Daruś. A drugi kolega nazywał się Tomek Zadrożny, grał na basie. I stworzyliśmy pierwszy skład punkowy, który się nazywał Wremię. Wtedy no, zrywaliśmy się ze szkoły, jeździliśmy pod wariata, to była kolumna Zygmunta. Chodziliśmy z różnymi ekipami, do szkoły się nie chodziło, piło się tanie wina, prawda, w bramach i jeździło się zarabiać pieniądze na statestowanie do filmu, na Chełmską w studiu filmów fabularnych. To były nieziemskie czasy, no i poznałem tych ludzi, wchodziłem coraz bardziej w ten światek muzyczny, zaczęły się gdzieś tam regularne próby w klubie Hybrydy. Pamiętam, że strop miał gdzieś ze 150 cm wysokości, w ścianach były takie dziury, z których non stop wyskakiwał szczur wielkości kota. No trochę tam był strach, ale tam próby miała grupa T-Love, Oddział Zamknięty, potem poznamy chłopaków, bo to jeden skład chyba był z T-Love'em, In Crowd, taka grupa Hot Stuff, coś tam Les Dress wtedy działał, prawda? No jakoś się tam zaczęło. Potem poznałem następny skład, zaczęliśmy grać w próby regularne w Proximie. Wiadomo, co to za klub. Hot Stuff to Robert Przedpełski tam grał. Tak. Pozdro z Vibe'em. No i ten świat się gdzieś tam powoli zaciśniał. Następne składy, następni znajomi. Ciężko to w ogóle wymienić by było po kolei stylistycznie, co to było, ale jakaś tam historia się powielała. Już trudno, jest jak jest. Zacząłem grać, pamiętam, że zacząłem grać w Pusimie na Łazienkowskiej 7 w Domu Kultury z Adamem Weissem, obecnym basistą, ich troje. I tam grał ze mną, w tamtych czasach to była kapela Tomek Kalczyński. Odbierz mu mikrofon. On zna wszystkich. Nie. Pozdrawiam zresztą Tomka. Już tu się wiele wyjaśnia z tego szaleństwa Tomka, które się odbywa regularnie. Trzeba przyjść na koncert, zobaczyć, co Tomek odwala na scenę. Ale to może, bo ty grałeś, ty cały raz opowiadasz o tym, że grałeś na gitarze, a jak się stało, że przeskoczyłeś na ten bas i odszedłeś, skoro zacząłeś grać jakimiś tam slapami coś, to odszedłeś trochę od tych punkowych klimatów? Tak, odszedłem, tam się pojawiły... Dla mnie punktem kulminacyjnym w tym odejściu od punkowego grania był album zespołu Siekiera, Nowa Aleksandria. Tam odszedł pan Tomek Budzyński, pozostał tylko pan Adamski. No i ta płyta na mnie, ja nie wiem, kolega mi ją za darmo oddał, bo nie mógł jej przetrawić. No, ja miałem taki adapter po prostu Diora, zacząłem sobie puszczać jeden dzień tą płytę, drugi dzień tą płytę, trzeci dzień. No i dla mnie to się stało wykładnią. Potem pokazały się wszystkie kapele, które nagrywały w wytwórni 4 AD, czyli Joy Division, prawda, potem Bauhaus, Pogues, Hootersi, prawda, potem Dismortal Coil, Cocteau Twins i zacząłem iść w tym nurcie bardziej takim zimnofalowym. Tak. No,
tam było więcej przestrzennego grania przede wszystkim. Zacząłem się interesować muzyką instrumentalną, elektroniczną, prawda? Ale uczestniczeniem jakby w elektronice, w grze solowej na gitarze. Poznałem wtedy, w początkowej fazie tego grania, mojego przyjaciela. Grał w pierwszym składzie Kultu, siedział w ławce z Robertem Bryleskim, Gazelotem Staszewskim. Oni chodzili do Rejtana, a grupa Kult jeszcze się nie nazywała Kult, tylko Poland. Mm-hmm. Mieli koncert w Starej Prochowni, gdzie dyrektorem był Wojtek Siemion. No i się zaprzyjaźniłem z tym moim przyjacielem, Paweł Wiechowski, pozdrawiam. No i on mnie praktycznie wszystkiego nauczył, co ja gram do tej pory na gitarze. Ten warsztat kwitł podczas tego, co my razem zapinaliśmy. On grał na klawiszach, tą elektroniczną muzykę, a ja próbowałem linie melodyczne. A czy ty też miałeś taką historię, że rzuciłeś na chwilę i musiałeś gdzieś, wiesz, poszedłeś do pracy? Czy ty cały czas jesteś tak, że od małego cały czas przewijasz się przez tak pole? No bo z tego, co słyszę, to raczej u ciebie ta muzyka jest zupełnie inaczej niż u chłopaków, nie, zupełnie tak? Była inna, dlatego że ja, dla mnie... Po prostu gra na instrumencie była jakby tak ukojeniem własnych emocji, tak to określę. Jak przychodziły jakieś czarne chwile w swoim życiu, to mogłem rzucać jedną szkołę, drugą szkołę, trzecią szkołę, byłem tak zwanym wiecznym studentem, ale ja zawsze grałem na tej gitarze. To nie było tak, ja latałem z tą gitarą po 8, ja byłem dzieciakiem po 8 godzin dziennie, ja spałem z nią praktycznie. Nie rzuciłem jej... prawdziwego rock'n'rollowca, tak, nie takiego. Ale tam gdzieś jakaś szkoła muzyczna też była, nie? To przy okazji, tak. Przy okazji, tak. Jedyna, którą, jedyna, z której nie uciekałem. Jedyna, którą skończył. No i Pardziu, który też zupełnie... Tutaj tak, no mamy punk rocka, zimną falę, ćwiczenie na basie, ty tutaj wiesz, punki, punki, metale. Te klimaty, o których Tomek mówi, też są ci bliskie, nie? Najbardziej, tak, jeszcze bym do tego dodał. Tak, natomiast ty jesteś zupełnie z innej szkoły. Jaką szkołę ty reprezentujesz, że tak powiem, w zespole i co wnosisz od siebie? Mimo szkoły muzycznej oczywiście. Ja wnoszę tak naprawdę... Liceum Kopernika wnosi. Ja wnoszę feeling. Ja mam feeling i głosa, bo ja, tak ja jak już tak, no, coś muszę powiedzieć. Jak już zacząłem grać na tej gitarze trochę mocniej, no to no, słuchając non-stop w zasadzie wtedy Guns N' Roses słuchałem bez przerwy, to był taki moment. I jakby próbowałem grać to, co Slash gra, to było dosyć trudne, bo warsztatu nie było, umiejętności nie było. Trafiłem wtedy całkiem przez przypadek na książkę, to w zasadzie to w tej chwili to jest już legendarna pozycja, bo to jest Cichońskiego Leszka, metoda 5 superpozycji. I to jest jakby, to była w zasadzie jedyna na rynku polskim wtedy dostępna kaseta z tego książek. Typu książka z kasetą, gdzie uczył skal, uczył pozycji na gryfie, uczył riffów, do tego gdzieś tam były podkłady, do tego były ćwiczenia do powtarzania. No w tej chwili to jest bardzo dostępne, bardzo łatwe, ale wtedy po prostu był zeszyt i kaseta magnetofonowa. I to po prostu na bazie tego człowiek się uczył. Miało to też swój urok, bo każdy kolejny krok, który się osiągnęło, każdy kolejny etap, każda kolejna umiejętność, to była po prostu euforia, tak? To i stąd jakby przez właśnie Leszka Cichońskiego i jego książkę i przez również kolegów, których w liceum poznałem, którzy trochę pokazali mi trochę też innej muzyki bluesowej głównie. Chodzi tutaj o Stevie'ego Ray'a Vaughana, o Garego Moore'a, którego też w pewnym momencie miałem bardzo, 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 bardzo dużo w szkole. Twoi koledzy? To byli moi koledzy, tak. To mam, znaczy koledzy z klasy pokazali mi ich muzykę, tak bym to ujął, tak? To, tak. No i... Dlatego wyjaśniam, tak? Je rozmiękczam. I stąd to moje granie stało się od razu, no, poszło w kierunku bluesowym, tak? Oczywiście, no, ta pentatonika jest podstawą w zasadzie każdej muzyki. Ten blues gdzieś tam można wyłapać, gdzieś tam różne schematy i oczywiście też nie chodzi o to, żeby w niej się zamykać, ale daje taką łatwą podstawę do tego, żeby dalej się rozwijać, dalej grać. I to pozwoliło jakby uczestniczyć też w innych stylach, właśnie te podstawy, te bluesowe. Ja potem też miałem oczywiście przerwę, nie taką, żeby w ogóle nie grać, ale w żadnym zespole, tylko po prostu dla siebie i jakoś okazjonalnie. I jak wróciła sytuacja, w której zaczęliśmy grać na nowo, to już wystarczyło tylko odświeżyć pewne rzeczy i kupić sensowny instrument. Tutaj chciałbym jeszcze dodać, że nawet jak nie było tych książeczek i tych kaset ze szkołą Leszka Cichońskiego, chociaż ona była w tamtych czasach bardzo dostępna na rynku, no to słuchało się tak naprawdę zwykłego radia. I człowiek brał tą gitarę i próbował szukać, kopiować tych dźwięków. Na tym
nie było tak dostępnego internetu. Trzeba było samemu. W ogóle było samemu robić. Telewizji nie było. Tak, ale uważam, że to było bardzo twórcze. Kąpaliśmy się w rzece. I mieszkaliśmy w kartonowym pudle właśnie. Człowiek szukał tych dźwięków sam po prostu. I to też uważam, że było bardzo jakby no, dobre dla jakby kształcenia nawet słuchu. Proste mechanizmy działały, ale na zasadzie jakichś podobieństw po prostu człowiek dochodził do jakichś wniosków i naprawdę uważam, że to mi najwięcej dało z tej przeszłości, którą wniosłem do teraźniejszości. Mhm. No i teraz jak to jest z tym kryzysem wieku średniego? Bo zespół póki co nazywał się jeszcze, no ze 4 lata temu to mogło być coś takiego, nie? Tak, tak. Nazywał się Midlife Crisis. Co oczywiście było nawiązaniem do tego, że chłopaki mają 40 plus i stwierdzili, że sobie wymyślą zespół jakiś tam, o którym Adam powiedział, że był oparty na samym początku o jego dosyć sztywne riffy, ja bym to tak nazwał. Dlaczego bym to tak nazwał? Bo miałem przyjemność grać w tym zespole. Niestety miałem nieprzyjemność grać na basie, więc jakby nie czułem się tam za dobrze z racji na tego instrumentu, bo ten instrument nigdy mi nie robił jakoś, wiesz, ale no w początkach zespołu póki co występowałem na basie, zespół nazywał się jeszcze Midlife Crisis, przez chwilę miał wokalistkę też, tak. Ale potem jednego dnia ja postanowiłem, że z zespołu odejdę, ale jeszcze nie zdążyłem do Adama napisać i dowiedziałem się pokątnie, że tak powiem. Adam ma taką specjalną metodę wyrzucania z zespołu ludzi, że generalnie mówi, że zakłada nowy projekt i właściwie tamten jest zamknięty. No i założył nowy projekt póki co. Dlatego nie czytamy ogłoszeń. Dlatego słuchajcie, jak w Warszawie są, jak gracie z Adamem, to raczej tam nie czytajcie tych ogłoszeń, nie? Oczywiście bekowo, bo ja rzeczywiście się na tym basie tam w ogóle nie odnajdywałem i mi tu, wiesz, no nie sprawiało mi, że tak powiem, to aż takiej radości, jak sobie bym mógł tworzyć granie na gitarze, ale jestem ogromnie wdzięczny, że mogłem sobie... grania z tobą. Dokładnie, no, wiesz. Było dla mnie to bardzo fajnym doświadczeniem, że mogłem sobie wskoczyć na chwilę. Zagraliśmy nawet jeden koncert w Potoku razem i pamiętam, że też miałem całkiem niezłą... przy okazji też urodzin poprzedniej wokalistki Basi. A, no tak, to tak właśnie było. Pozdrawiamy Basię i jeszcze bardziej pozdrawiamy jej chłopaka. Tak jest. Tak naprawdę. Natomiast który jest świetnym gitarzystą. Wspaniałym, najlepszym w ogóle. Jakbyśmy czterech tutaj nas z tym basem, to... Poważnie, nie? No, tak. No oczywiście, że poważnie. Natomiast do czego chciałem teraz tutaj przypić, że tak powiem. Trudno było, bo już to skoro rozmawiamy o tym, że wiesz, że tutaj było tam szukanie po ogłoszeniach, no niby wiesz, niby wszyscy grają, niby wszyscy tworzą, niby tych muzyków jest od groma, a tak naprawdę jak chcesz złożyć kapelę, to wcale nie jest takie proste. Jak to wyglądało? No bo ten zespół zanim dotarł do tego miejsca, w którym jest teraz, czyli do nagrania płyty, do występowania też w miarę równym składzie, bo to też ciekawa historia, do której zaraz sobie wrócimy. No to jak to było, wiesz, jak składałeś tą kapelę, jak ze Szczepanem to wymyśliłeś, no to na początku Szczepan wziął mnie i Pardzia, no bo nas znał, a potem trzeba było pogrzebać. Jak się szuka tak naprawdę ludzi do zespołu w tym momencie, w tych czasach? Znaczy tak, no jesteśmy starej daty, ale znamy nowe technologie, więc korzystaliśmy z forów internetowych, tudzież jakichś grup na Facebooku. Poszło ogłoszenie, Tomek się zgłosił, przyszedł do nas na próbę, zagrał jedną próbę i po próbie zadzwonił do nas, że to w ogóle nie jest jego bajka, żebyśmy się odczepili od niego. Użyłem wszystkich możliwych technologii, wpływu na ludzi. Jest taka książka, polecam. ZUS też mu płacisz? Nie. Wybieranie wpływu na ludzi, nie. Poza kasą oczywiście, bo to nie chodzi o to, żeby motywować kasą. Nie, no myślę, że pogadaliśmy sobie szczerze, że to co gramy teraz, bo wtedy graliśmy strasznie głośno i strasznie chyba jednorodnie. To nie jest to, co chcemy robić, bo no, taka jest prawda. No, nikt z nas nie zakładał, że będziemy grać jeden styl muzyczny i tak jak sobie ktoś posłucha naszej płyty, wydaje się, że tam jest tych stylów wymieszane wiele. I Tomek dał się przekonać do tego, żeby dać trochę szansę, tak, żeby pograć z nami na przynajmniej ten miesiąc i wtedy zdecyduje. No i zdecydował, że jednak u nas zostaje, co jest miłe. I ten skład był już, tylko nie miał cały czas wokalisty czy wokalistki. Mm-hmm.
Tomek powiedział, że współpracował kiedyś właśnie z jednym... Znaczy nie, może na prostu jedną historię. No dobra, to Tomek zna historię, okej. Byłem kiedyś na koncercie w warszawskim klubie Voodoo Club i usłyszałem bardzo sympatycznego młodzieńca. Był ze swoją żoną tam. Jak wychodziłem z tego koncertu, to oni też stali przy wyjściu. I zagadałem, że bardzo fajnie się na scenie zachowuje, bardzo mi się jego wokal podoba i dał mi numer telefonu. Tam gdzieś przy okazji innemu składowi też poleciłem, jego jakiś czas tam z nim współpracował, ale tam to się rozleciało i wiedziałem, że jest do pobrania. Do wzięcia. Tak, no i po prostu zaproponowałem mu, żeby wpadł, spróbował z nami i od tej pory skład się wykrystalizował. Przyszedł w pakiecie z basistą. Wokalista w pakiecie. Się szuka, najlepiej szukać muzyków pakietowo. Jak już szukasz, to całego składu od razu, żeby zagrać. Bo faktycznie jest problem. Gitarzystów jest mnóstwo. Mnóstwo jest po prostu i ogłoszeń niechętnych do grania. Basistów, wokalistów, bębniarzy na rynku dostępnych, sensownych, jest bardzo mało. Albo gdzieś się chowają, albo po prostu się nie ogłaszają i naprawdę jest ciężko ogólnie. I to nie mówię tylko o nas, ale no, znam doświadczenia również innych znajomych kolegów zespołów, które tam powstają, giną, bo nie ma tego. To prawda jest jeszcze taka, że no, nie mamy po 20 lat, tak? No, jesteśmy facetami w określonym wieku, więc byłoby fajnie, żeby ten wokalista do nas też pasował. Wiekiem, nie? Wiekiem. No Tomek, przepraszam, Peter jest trochę młodszy i bardzo dobrze, że jest trochę młodszy, bo ma też inne pomysły i wychowywał się. Wiadomo, ta muzyka tak dziesięcioleciami można ją podzielić i były różne ery muzyczne rocka. Tak? I Peter jest z jeszcze innej ery muzycznej. On jak zaczyna opowiadać, co on lubi, no to jakiś new metal i tak dalej, my tego nie gramy, tak? Natomiast pewne elementy są do wykorzystania, on wykorzystuje też w śpiewaniu i to też jest fajne, tak? Bo ten miks się jeszcze większy zrobi. To jest dwa słowa. Graliśmy, dzisiaj gramy z New Disorder koncert w Łodzi, przedwczoraj graliśmy z New Disorder koncert w Warszawie i chłopaki zobaczyli, to jest zespół z Rzymu, bębniarz jest, czy jeden muzyk jest z Pragi. Bębniarz z Pragi. Nieważne, ale oni zobaczyli Piotrka na scenie, zrobił na nich kolosalne wrażenie i nadali mu przezwisko La Bestia. La Bestia. I a propos tego, co Adam tu mówi, dołożyliśmy jeszcze jeden członek do tego, to jest La Bestia Infantina, czyli taka trochę młodsza bestia od nas pozostałych i to wszystko się skleja a propos Piotra i jego inspiracji. Czyli generalnie jak jeździcie grać koncerty plenerowe i jak są dmuchane zamki, to wiecie gdzie go szukać. Pierwszy by poszedł w te zamki, tak. Tak, ale to jest też spokojnie, można używać tego jako motywacji, nagrody. Także pozdrawiamy Peter. Pozdrawiamy. Nie gniewaj się. Ale tak naprawdę Peter bardzo dużo wniósł do zespołu i tak domknął tą klamrę, można powiedzieć. Mm-hmm. To jak teraz powstają te kawałki? No bo powiedziałeś, że trochę tych kawałków jest jeszcze opartych o te twoje stare riffy, ale nie jesteś już chyba takim, nie użyję tego słowa na F w zespole, który nakłania. No, dajesz im, nie wiem, ty wymyślasz piosenki? Każdy wymyśla piosenki, każdy przynosi jakieś riffy i się uzupełniamy. No jeśli przyniesie riff, czy właściwie kawałek określony, no to każdy coś dodaje od siebie. Tak jak mówię, mając w głowie te wyobrażenia muzyczne swoje, pewnie trzeba próbę czy dwie, czy trzy, żeby to wszystko zaczęło grać. Kłócimy się niemiłosiernie przy tym, natomiast na koniec dnia wychodzi coś fajnego i to jest też dobre. Szczepan też, perkusista, też przynosi kawałki. Dzisiaj zagramy kawałek Kaganiec, który jest Szczepana kawałki. Mhm. A jak to się odnajduje z tego bluesa? No to jest taka muzyka trochę jednak bardziej, no może nie jest metalowa, ale jednak jest taka, wiesz, no ostrzysza niż ten blues. Jest tam miejsce na te... Wbrew pozorom jest bardzo dużo miejsca na to. Tak, jest naprawdę tam, to jest to z czego jakby ty, że tak powiem, odchodziłeś, to umiejscowienie w muzyce, to zdecydowanie poszło w inną stronę. Ta muzyka trochę się ściszyła, tak? Gain trochę zjechał, Gainem na full, tutaj u chłopaków gram na pół. I to chcą mi jeszcze. Nie, niestety, bo to wszystko zupełnie inaczej brzmi. Są zmiany tempa, jest trochę wolniej, jest trochę suspensu takiego, są jakieś takie pomysły. Oczywiście są kawałki, które są od początku do końca grane mocno, szybko, ale tam zawsze można jakiś tam bluesowy lick przemycić. To
Tak naprawdę to granie bluesa pomaga w tworzeniu o tyle, że blues opiera się w zasadzie, w moim mniemaniu, na improwizacji. I grając bluesa nawet samemu, to cały czas po prostu grasz nowe rzeczy, cały czas próbujesz, cały czas improwizujesz. I w związku z tym nabierasz takiej jakby trochę naturalnej, takiej swobody, może nie jakiejś olbrzymiej, bo to trzeba już mieć olbrzymi warsztat, ale w dopasowaniu się do różnych jakby pomysłów, i jeżeli chodzi o metrum, jeżeli chodzi o jakieś tam w ogóle konstrukcje kawałków. I to bardzo pomaga. Oczywiście jak trzeba zagrać szybciej, no to tam staram się to zrobić, tak, z lepszym lub gorszym skutkiem. Ale ten sam początek, zresztą ostatnio Paul Gilbert, jeden z filmów, który już parę lat ma w sieci, pokazywał, jak bardzo metal opiera się na skali bluesowej, i to w zasadzie wszystko się zgadza. Nie? Oczywiście wychodzisz potem dalej, ale ta podstawa jest, te fundamenty są zawsze podobne, te 5 dźwięków plus tam 1, 2. No dobra, to przejdziemy sobie, na czym chyba teraz gracie, tak naprawdę. Może pokażecie trochę sprzętu. Przynieśliście gitary, przynieśliście tak. Pedalboardy, tak? Tak. No to zapraszam panów. Tak, teraz ja przestanę skrzypieć. Dobra, Paweł był pierwszy, więc Paweł... Chciałem zamienić się na fotel, bo tamten skrzypi. Aha. To jest tak. Gitar mam kilka, oczywiście te ilości są zupełnie inne niż widzimy na ścianie za nami. Nie, to wszystko Greenbox, nie? To wszystko Greenbox, tak. Zdradziłeś się sam. Ten instrument, dlatego go przyniosłem, bo to jest mój podstawowy instrument i gram na nim koncerty. To jest gitara zrobiona przez... Trzymaj, a ja będę ją pokazywał. To jest gitara zrobiona przez Piotra Pusza i Piotra Chudzika. W ich manufakturze. Szukałem Telecastera całkiem przez przypadek, bo kiedyś bardzo rozrywkową próbę zagraliśmy z Ziółkiem z Eldupy i przyszedł do nas do sali z Telecasterem amerykańskim standardem. Podłączył go do mojego DS-a i to tak zagadało, że postanowiłem kupić sobie Telecastera. Ale nie było to wtedy proste. Zaczynała się pandemia, ceny oszalały, dostępność była w ogóle mega niska i jakoś przypadkowo trafiłem na ogłoszenie firmy, która nazywała się wtedy Push, ona teraz nazywa się Mew i wyszła daleko w świat i ze swoimi gitarami. I została ta gitara zrobiona według mojej, znaczy może to nie jest mój model i to nie jest moja jakby specyfikacja wobec konstrukcji, tylko po prostu wybrałem kolor. To jest twoja sygnatura, nie twój model. Sygnatura to jest daleko do sygnatury. Wszystko tutaj sam ułożyłeś. To znaczy to nie tyle wszystko, co dobrane kolory, dobrane hardware, przetworniki i tak dalej. I to jest jakby cała historia gitary jest bardzo uniwersalna. W momencie, kiedy wsadziliśmy podmostek Hot Railsa, daje naprawdę olbrzymią frajdę. Można grać mocno, można grać spokojnie, można grać jak się chce. A ten pan tutaj namalowana, ta czaszka, to odnosi się do trochę do Slash'a i trochę do Lemiego z Motorhead, nie? I trochę do Cyberpunk'a. Tak, grafika troszeczkę inaczej miała wyglądać, ale ostatecznie wyszła bardzo dobrze i została już jakby takim punktem bardzo fajnie widocznym. Nikt jej nie ukradnie, bo drugiej takiej nie ma. Mhm. Także nikt takiej nie będzie chciał, nie? Nikt takiej nie będzie chciał, oczywiście. Chyba, że ten gościu od tych 200 zł. Co zgubił, oczywiście, tak. I co to jest, tam jakoś, bo mówisz, że to jest gitara taka robiona trochę bardziej pod ciebie, To znaczy, drewno jest klasyczne, to jest chyba All Half Fenderach? No, to jedna z dwóch. Ja nie jestem mega jakby zorientowany w tych tematach. Wiem, że pod mostkiem mam Hot Railsa, którego tam wsadziłem. Pod gryfem jest Hatora pickup, single, który brzmi przepięknie. I pierwotnie pod mostkiem też był Hator. Coś w rodzaju takiego pseudo humbuckera, bo to były cewki przesunięte wobec siebie i to dawało świetne brzmienie, ale niestety przy trochę mocniejszym graniu sprzęgało i to było nie do opanowania. Sięgnęliśmy po sprawdzone rozwiązania i tym sprawdzonym rozwiązaniem jest Hot Rails, który po prostu burzy ściany, a jak trzeba, to potrafi zagrać łagodniej.
Dołożyliśmy kill switch, który jest w podku od tonu. To jest też w sumie ciekawa rzecz, bo to jest tak, to jest marki Shadow. Kill pod, czy podkill, coś takiego. To można sobie wygooglać, znaleźć. Ja trafiłem, to tak naprawdę zaproponował mi to Piotr Chudzik, a to reklamował swego czasu Robert Chapman, także jest to sprawdzone. I to jest twój główny instrument? To jest mój główny instrument, który jakby był pierwszym instrumentem na płycie. Duble były nagrywane na Les Paul Studio. Solówki w większości na Puszu. Część była nagrywana na Wolfgangu. Mhm. Tam jest też ruchomy mostek, także też pozwalało to osiągnąć troszkę więcej. Wozisz jakąś inną gitarę jeszcze też jako backup? Jako backup wożę tego Les Paula Studio, ale to jako backup taki, że gdyby coś naprawdę się wywaliło, typu struna w trakcie koncertu pękła, czy po prostu żeby mieć... cały czas na gram, tej, gram, tak? Gram cały czas na tej, dokładnie, a struny nie pękają. Adam, długą drogę przeszedłeś Adam. Do tego, ażeby Adam. Jednak grać na Adam. Gibsonie. Adam. Pamiętam, że jak doszedłem do Midlife Crisisu, to grałeś wtedy jeszcze na Ibanezie, grałeś na jakimś ESP chyba. Tak, ESP cały czas jest, no ale ESP. I ja ci wtedy ze Szczepanem ci marudziliśmy, tak weź, kurde, masz tego Gibsona, graj na Gibsonie. Ciężko ci się było do tego przekonać, ale jednak się przemogłeś. Tak, opowiadaj. Teraz kocham tą gitarę. Znaczy generalnie kupiłem ją używaną, to jest rocznik 2009. To jest Gibson Traditional. Opowiadaj. Z pick-upami, tam jest bodajże 57 Classic, więc one są dosyć mocne, one są nawet mocniejsze niż jakieś aktywne pick-upy. Znaczy, no 57 Classic to są normalne puffy, to one nie są mocne. Klasyczne puffy. Klasyczne puffy, jak najbardziej, to one w ogóle nie są mocne, nie? No, one mają mocne brzmienie, ale one nie są mocne. Mają mocne brzmienie, tak, dokładnie o tym chodzi. To są przebijalne, fajne przetworniki, ale nie są mocne. No. Natomiast brzmi bardzo dobrze ta gitara, ma rozłączane cewki, to się mówi, tak? Czyli można też sobie zagrać takie brzmienie bardziej fenderowskie. Widać, że nie chodzi do serwisów gitarowych, bo ma założone źle struny, więc tak strun się nie zakłada przy kluczach blokowanych, nie? Ale to wszyscy wiedzą. No kontynuuj. Sam zakładałem. No mówię, właśnie. Siądę sobie, czasami zakładam i wiesz, tak wychodzi. Nienawidzę zmieniać strun. Tak, nie. No i cóż, właściwie tyle na temat tej gitary mogę powiedzieć, poza tym, że ją uwielbiam. Czyli co, w tym momencie ESP jest tak jakby... ESP było jest backupem? Było wykorzystywane w studio oczywiście jako do dubli, natomiast tą gitarą jeżdżę backupowo na koncerty, zabieram starą gitarę właśnie, którą sobie kupiłem za pracę na budowie. To jest Kramer, który był tutaj u ciebie w serwisie i go taki spękający, pięknie poukładałeś. Spękającym lakierem przy mózgu. Ale to jest gitara z lat 80. Kurczę, tam była wydana jedna pensja z budowy, no to ile, i wiesz, co to mogło być, nie? Nie, ten Kramer był całkiem spokojny. Ale się przysiądę, byś na to pytał. Się z Tomkiem, Tomek, zapraszam. No tutaj widzę, jeszcze nie widzę główki, już widzę, że Warwick. To jest główny mój wół roboczy. Powiem szczerze, że do tej pory była to inna gitara, to była Yamaha BB 1024. Ty widzę, się zajmujesz swoją gitarą, bo masz od razu tak, bo ja czasami różne historie się tworzą i czasami trzeba odpuścić, czasami trzeba podciągnąć ten trend, prawda? Grał jakiś koleś na koncercie u was w Łodzi właśnie w Vulturze na tym modelu, tylko to była gitara pięciostrunowa. Nie jest zbytnio ciężka, bo to jest T-80 Bagienny Swampage tak zwany. I to, co mnie po prostu brzmienie mnie zaciekawiło tej gitary tego człowieka. Postanowiłem sobie taki sam instrument sprawić. Z uwagi na to, że mam małe ręce, no to nie chciałem piątki. Chciałem mieć gitarę do wyczynowego grania. Bardzo ciekawa sprawa, bo mogę tu ukręcić na tym pick-upy Music Mana, prawda? W obu postaciach. Każdy z tych podków jest wypinany, czyli rozpinam sobie tutaj cewki i drugi tak samo, więc mogę jazz bassa ustawić, prawda? To jest bardzo ciekawa sprawa. Bardzo ładny para. Ja do tej pory odkręcam ten na maksa, wszystko na maksa i mam, kurczę, taką siekierę rzeczą. No i gitara po prostu jest... Nową Aleksandrię. No, nową Aleksandrię, ale gitara dzwoni naprawdę... się odzywa. Dobra, opowiadaj jeszcze, jak ci się na tej gitarze gra, ja ją trochę pokażę ludziom po prostu, nie? Jest to bardzo fajny instrument, bardzo przekrojowy, mogę znaleźć wiele brzmień,
w zależności od jakby stylistyki, prawda, danego utworu. Czy jest piano, no to mogę zagrać ciszej, potrzebuję mniejszej mocy, to po prostu rozepnę pick-up i mam po prostu mniejszą dostawę tego, prawda, soundu gitarowego. Natomiast jest bardzo przekrojonym instrumentem. W wielu wymiarach mi się to sprawdza. Chłopaki mają gitary czarne, ty masz gitarę jasną. Tak. Dlaczego tak? No jak? No, to nie, black and white. No, jakiś zespół śpiewał takie rzeczy. Kupić sobie czarne? Mam też czarną, tak. Mam, mam czarne. Parę gitar mam czarne. I to jest twój podstawowy instrument? To jest mój, mój podstawowy instrument. Póki co stroicie się... Do standardu, da. Do standardu. Czyli ton niżej niż standardowy. Ale nie bardziej. Ale, no właśnie, bo to jest dosyć, o tyle jest ciekawe, że wy się stroicie w dwójkę w standardowym stroju, a ty grasz w drop C. Tak, w drop D. W drop D, bo gram gitarę ze standard. Aha, czy ty grasz w drop D, czy ty grasz jednym palcem, to co oni grają całym funtem. Tak. Jak, po co to i dlaczego i co wam to daje? Dlaczego to jest historia jeszcze związana z Midlife Crisis. To były kawałki, które znaczy jakby jak dołączyłem do tego zespołu, to tam... Midlife Crisis to w ogóle był w B z tego, co ja pamiętam. Nie, tak, w C było, ale wtedy jakby gitary mieliśmy... To bardzo prosta sprawa była, bo jak wróciłem do tego grania i to moje granie już gdzieś tam było określone, chciałem nauczyć się czegoś nowego. I to był bardzo dobry moment, bo jakby tam nie było mowy o poważnych jakichś rzeczach, nie było mowy o płycie, to były próby, zobaczymy co z tego wyjdzie. I ja też jakby na początku nie do końca się w tym odnajdowałem, musiałem te wszystkie swoje partie sam poukładać i stwierdziłem, że spróbuję zrobić to troszkę inaczej. No to nie jest jakaś tam wielka filozofia oczywiście i to nie jest odkrywanie Ameryki, natomiast daje to troszeczkę inne spojrzenie na nagranie, troszeczkę bardziej otwiera. I to jest też bardzo ciekawe i bardzo polecam kombinowanie ze strojami, nie mówię o dropie, bo to jest stosunkowo proste, ale szukanie jakichś tam innych rozwiązań, bardzo dużo gram na akustyku, zakładając kapodaster na cztery struny górne na przykład i szukam gdzieś tych pewnych akordów. Bardzo to otwiera otwiera głowę, tak? I naprawdę znajduje się bardzo ciekawe rozwiązania, które potem wykorzystujesz w graniu i nie są jakby sztampowe, ograne milion razy przez wszystkich, bo to też ciężko znaleźć potem takie pozycje, żeby to znaleźć. Polecam. No i czyli nie gracie tak naprawdę tych samych riffów? Nie gramy. Nie gramy do końca tych samych riffów. I to też jakby też daje troszeczkę, trochę więcej takiego, jest to ciekawsze na pewno, jak się tego słucha, zwłaszcza na żywo, bo gdzieś tam pewnych akordów ja nie jestem w stanie zagrać tak nisko jak oni, więc muszę to grać w innych pozycjach, co też daje po prostu szersze spektrum muzyczne i też powoduje, że może to kogoś bardziej zainteresuje. Znaczy my w ogóle staramy się nie grać tak samo, to unisono występuje bardzo rzadko. My mamy swoje partie, bo każdy jest swoim, jest indywidualistą i ma swoje jakieś tam swoje podejście miejsce. I każdy szuka swojego miejsca, ale najistotniejsze jest oczywiście, żeby to wszystko gadało ze sobą, tak żeby nie było kakofonii, bo to nic dobrego z tego nie będzie. Mhm. No i teraz wróćmy do tej płyty, ja tam nawet mam, kurczę. Płyta nazywa się Nie lękajcie się, tak? Nie Bogu. Nie lękajcie Barka. Się. Barka. Pierwszy kawałek to Barka. Pierwszy kawałek Barka. Nagrywaliście 21 godzin, 37 minut. I tyle też płyta trwa. Tak, to nie do tej kamery, do tej kamery. Tak wygląda płyta. Na okładce jest AI z tego co widzę, ale tutaj już są ci prawdziwi panowie. Ile z kawałków? 10 kawałków, z czego 9 jest waszych. Bardzo specyficzny wybór coveru. Czyj to pomysł był na ten cover i co to za cover? Tomasz, mów. No jechaliśmy tam... Znaczy jak prawdopodobnie Tomek z Mietkiem chodzi razem do szkoły, słuchając tych opowieści, które tu mamy i chciał po prostu honorować. Nie, jechałem z którymś członkiem zespołu samochodem i tam weszła rozmowa na tekst Chłopaki nie płaczą, prawda? Że tam przy tym utworze akurat panowie z żalu za straconą miłością strzelali sobie w głowę albo szli na Wisłę i skakali z mostu do Wisły. Natomiast no akurat to wybraliśmy niedzielę, prawda? I Mieczysław Fog. Mieczysław Fog, tak. Jerzy Petersburg. No i, prawda, tak naprawdę chodziło o Fog. Chodziło o Fog, tak. Dokładnie, tak. I się zrobiliśmy, uważam, że bardzo udany aranż do tego muzycznie. To klip jest w internecie. Tak, polecamy. Na YouTube. Ile macie w tym momencie klipów nagranych? Trzy. Trzy klipy. Jeden AI-owy i dwa klasyczne, analogowe. Mm-hmm. Czyli są do kawałku właśnie Niedziela, do Ery Wodnika. To jest bardzo fajny klip, polecamy.
I mamy klip, który Szczepan sam poczynił w domu, AI-owy do kawałka Do nieba. Też polecam. Też polecam. Mhm. Ile trwało, ile cyrk owiec w ogóle, ile trwało nagrywanie tej płyty, jak to wyglądało, jak bardzo się zespół prawie mógł rozpaść, gdzie to nagrywaliście, czy nagrywaliście to sami, tak jak teraz wszyscy, no jak wyglądało to nagrywanie? Nagrywaliśmy w studiu Marchewy i też Marchewę bardzo pozdrawiamy. Tak. Marchewa w ogóle ma konotacje z Łodzią dosyć poważne, więc tym bardziej. Ale bardzo nam pomógł, tak, bardzo nas poustawiał, bardzo fajnie się z nim współpracowało, bo to nie było tylko nagrywanie, tylko dużo produkcji i realizacji i za to olbrzymia wdzięczność, bo popchnął nas do przodu zdecydowanie. Nagrywaliśmy ją etapami. Szczepan swoje partie nagrał chyba w 3 czy 4 dni łącznie z ustawieniem bębnów, także zrobił to błyskawicznie. Potem wyszliśmy z gitarami i tu też jakby to... Realnie to jest kilka dni. Kilka dni na jedną, kilka dni na drugą. Ja nie jestem w stanie powiedzieć teraz dokładnie ile, ale tych wizyt w studio myślę, że każdy z nas złożył ze 3. To mówię o gitarzystach. Potem przyszedł Tomek. Chcieliśmy to wszystko na raz nagrać. To jest tak. Jednak dużo. 10 kawałków nagrać z tymi partiami, które tam są. Jak ktoś sobie posłucha, to będzie wiedział, o czym mówimy. To jest dużo czasu, żeby to wszystko ponagrywać. Tak. Potem do studia wszedł Tomek. Tomek nagrał swoje partie błyskawicznie, bo Tomek po prostu był bardzo dobrze przygotowany do nagrania tych partii. No i przyszła pora na wokal. Wokal nagrywał płytę w swoim tempie, ale ostatecznie ją nagrał i wszystko się zamknęło. To, o czym mówisz, nawiążę, tak, jak nagrywaliśmy tą płytę, to może nie, bo wtedy było wszystko okej. Dyskusje i awantury to się zaczęły, jak przyszła pora wydania i tutaj mieliśmy dużo bardzo poważnych tematów do obgadania, począwszy od kolejności kawałków, która tak naprawdę żadnego słuchacza nie interesuje. Tytuł płyty bardzo mocno i dogłębnie przedyskutowany z używaniem bardzo wielu słów, których nigdy wcześniej z nas nikt nie słyszał. Ale okładkę wybraliśmy błyskawicznie. To jest tak naprawdę okładka jest kadrem, jednym z kadrów z teledysku Do nieba i to nam pasowało, jak już tym bardziej jak znaleźliśmy tytuł płyty właśnie, to wszystko zagrało. Okładkę wybraliśmy po prostu błyskiem. No i jakby to nagrywaliśmy to w studio. Czasy są takie, że tak naprawdę nagranie płyty nie jest jakoś kolosalnie drogie. To już nie są lata 90., ani tym bardziej jakieś tam zamieszko 70., 80. Za średnią pensję da się nagrać płytę w sensownym studio, z bardzo dobrym brzmieniem, z sensownym realizatorem. To już się da, tak. I dlatego zdecydowaliśmy się na nagrywanie w studio, chociaż zdaję sobie sprawę, że wielu z muzyków potrafi nagrać w domu tak rzeczy i w taki sposób je zrealizować. Ja też mieliście kilka podejść takich, że cały czas nagrywaliście te demówki. Nagrywaliśmy, tak. Demówki były konieczne, ponieważ jak chcieliśmy wyjść do ludzi, grać koncerty, no to już trzeba było po prostu pokazać klubom, że coś tam sobą reprezentujemy. Nie ma już tak, że się wynajmie salę i przyjdziemy zagrać koncert, tylko no coś trzeba jednak pokazać. I po to były te demówki i to też jakby no, troszkę pomogło potem w nagrywaniu płyty, tak? No, bo to już troszkę inna etyka pracy jest, jak już wiesz co robić i jak to zrobić. Nie? Dużo gracie koncertów. Sporo. Całe lato. Chyba intensywne. Intensywnie koncertowaliście. Jak to się, jak wygląda teraz załatwianie takich koncertów? Co trzeba zrobić, poza tym, że trzeba mieć tą demówkę, to jak się przekonuje tak naprawdę kogoś, żebyście to wy zagrali ten koncert, a nie nikt inny, no bo tych zespołów jest, myślę, że 400 zespołów w całej Polsce to jest na miękko, ja tak? Ja znowu przejmę mikrofon, przepraszam koledzy. Zespołów jest więcej, bo jak zgłosiliśmy się do eliminacji do Poland Rocku, to po ogłoszeniu zespołów, które z Polski zakwalifikowały się do kolejnego etapu, czyli przeszły etap formalny, to było ponad 900 kapel. Mm-hmm. Także zespołów jest full. Jest, wbrew pozorom, jest dosyć dużo festiwali w tej chwili. To się gdzieś tam zaczyna kręcić, ludzie mają gdzie grać. Teraz kwestia koncertu są dwie różne rzeczy. Koncert klubowy, a koncert festiwalowy. Bo koncert klubowy, no to tam, wiadomo, organizujesz, ludzie przyjdą albo nie przyjdą. Znajomi albo jeszcze tolerują twoją muzykę, albo już im się znudziła. Natomiast granie na festiwalach, to w ogóle po pierwsze dla mnie osobiście to jest sama esencja grania muzyki, to jest granie na żywo przed ludźmi, a granie festiwali jest czymś w ogóle wyjątkowym. My zaczęliśmy
Pierwszy nasz koncert festiwalowy był na Bangarangu w zeszłym roku, czyli w 2023. Tam, na małej scenie. Na małej scenie, tak. Tam mała scena była naprawdę mała i tak naprawdę była w zasadzie na poziomie ziemi. I to była scena, która drugiego dnia grała przed głównym koncertem, więc ludzie głównie tam z browarami przetaczali się gdzieś tam pod namiotami. Mało kto miał chęć po imprezie dotrzeć się nad ranem, bo godzinie 11 rano skakać, ale odzew był dobry i słuchanie było dobre. Zgłoszenie polegało na tym, że się wysłało zgłoszenie i Stowarzyszenie Gentlemani Metalu, które to organizowało, wybrało 4 zespoły. Dziękujemy im za to bardzo, bo to był nasz pierwszy festiwalowy strzał i pierwszy festiwalowy strzał i też dzięki temu poszliśmy dalej, bo raz, że już gdzieś tam zagraliśmy, więc już gdzieś tam mieliśmy coś tam w swoim CV, że ten festiwal był. Dwa, że już było jakieś nagrania. Trzy, że to wyszło dobrze. Cztery, że nam też dało takiego kopa i jakby dało doświadczenie do kolejnych występów. Zresztą w tym roku znowu graliśmy na Bangarang, tym razem na dużej scenie, a to akurat dlatego, że wygraliśmy przegląd Gostyńskie Rokowania. Tam to była jedna z nagród dla nas. Natomiast wracając, jak się organizuje, po prostu wysyła się zgłoszenia, wysyła, a potem czeka, aż na jakiś ułamek z tych zgłoszeń będzie odpowiedź. I tak to wygląda, jest to mozolna praca. Nie można się zrażać, bo tak naprawdę, tak jak mówimy, zespołów jest mnóstwo i słuchajcie, to jest tak, że my na tych festiwalach spotkaliśmy się z wieloma zespołami, których w życiu nikt z nas wcześniej nie słyszał. I naprawdę jest mnóstwo świetnej muzyki. To są wszystko zespoły, tam nie ma ludzi, którzy przychodzą i nie wiedzą, co chcą pokazać, jak chcą pokazać. Oni wychodzą, grają. To jest bardzo często wybór organizatora. No, on dostaje 30 zajebistych zespołów i z tego ma wybrać 6. I jakby no, raz jednemu zespołowi się bardziej poszczęści i ten bardziej wpadnie w ucho temu organizatorowi, czy jednemu z organizatorów. Tutaj jakby no, nie można się absolutnie poddawać i nie walczyć o to, bo to, że ktoś kogoś nie wybrał, to nic nie znaczy. Po prostu nie zmieścił się w tym natłoku naprawdę dobrej muzyki. No, ja jestem absolutnie oczarowany w zasadzie każdym zespołem, z którym mieliśmy okazję na tych festiwalach dzielić scenę. Z wieloma się zaprzyjaźniliśmy i to też są super rzeczy. Niektóre grały z nami już potem następne koncerty. No to się właśnie chciałem zapytać. No tak, i to też wszystko się jest rozwija, taki super jest. Tak, bo to jest tak, dokładnie. I to też no, fajnie, że ludzie są otwarci, ludzie chcą ze sobą grać i jakby te kontakty zostają. One też jakby oczywiście potem w zupełnie najmniej oczekiwanych momentach się przydają, gdzie spotykasz kogoś w miejscu, którym już się go nie spodziewałeś, a to właśnie jest ta osoba, która ci pomoże gdzieś tam ten schodek wyżej, gdzieś tam się dostać. Z ciekawostek... Ja tylko dodam jeszcze tutaj, że to jak w życiu, żeby wyjąć trzeba najpierw włożyć, więc niestety trzeba zainwestować w siebie, trzeba zainwestować w zespół, trzeba zainwestować właśnie w jakiś klip, trzeba zainwestować w jakieś nagranie. Tak jak tutaj mówimy, to nie musi być wielkie, drogie studio z fantastycznym realizatorem, no ale jakieś demo trzeba nagrać, żeby mieć co wysłać po prostu na te festiwale. Żeby nie było wątpliwości, my mieliśmy przyzwoite studio cenowo, ale z zajebistym realizatorem. Ale demówkę mieliśmy zrobioną. Demówkę mieliśmy swoją, tak, demówkę swoją. Znaczy z tym nagrywaniem w tym studiu, te aranże, które były przed wejściem do studia, uległy zmianie wtedy, kiedy Marchewa, realizator z tego studia, po prostu poustawił nam te wszystkie aranże i od tej pory tą płytę odgrywamy jeden do jednego. To, co zostało nagrane, to jest samo prezentowane. Czyli on był tak jakby nie... Producentem był tej płyty. Ja nagrywając linie basowe, zmieniałem wielokrotnie jakby treść tej faktury tego basu i on mnie naprowadzał na różne rzeczy. Uważam, że ma niesamowite ucho do tego wszystkiego. No wiesz, to jest coś takiego, że taki producent tak naprawdę w zespole jest bardzo potrzebny, że ktoś, kto przychodzi i to wszystko tak jakby układa, słyszy z zewnątrz, tak? Nie był w tym procesie całości. Dokładnie. Tego, jak wy to robiliście, te kłótnie, tak, ma podejście obiektywne, bo każdy z nas chciałby siebie usłyszeć, prawda? Mm-hmm. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby ktoś usłyszał zespół jako całość.
A mieliście problem z tym, jak wam, nie wiem, że były takie partie, których nie chcieliście zmienić, a jednak on twierdził i nie. Musieliście się gdzieś tam przegryźć? Nie, to między sobą, bardziej. Mm-hmm. Ale tak, to nie, to tutaj się, jak się wszystko poukładało... Nie liczyliśmy się z jego zdaniem. Znaczy, my mu zaufaliśmy, bo to też jakby słyszeliśmy produkcję, którą on zrobił wcześniej, innych zespołów, stąd jakby chłopaki znaleźli kontakt do Marchewy i jakby wchodząc tam, zdecydowaliśmy się na to, że on, no, słuchamy jego opinii, no bo tak naprawdę to jest takie dojrzałe podejście do tego, co się robi, nie? To jest właśnie ten plus, że zaczęliśmy późno grać poważniejszą muzykę, że faktycznie omijają nas gdzieś tam te takie euforyczne, te awantury, kłótnie zostawiamy na próby, a potem do ludzi wychodzimy uśmiechnięci i pewni siebie. Trzeźwo myślący. Trzeźwo myślący, tak. Czy trzeźwi? Tak. Jedno i drugie. Ale tak, Marchewa nam sporo tam rzeczy było. Wyrzuciliśmy w ogóle ten kawałek z płyty, który nagraliśmy i jest cały gotowy, bo po prostu on się nie skleił z tym wszystkim, co jest zrobione. I brzmieniowo. Zresztą ja po wizycie w studiu Marchewy wykupiłem paczkę, którą on miał w studio i na której mój wzmacniacz zabrzmiał tak, jak po prostu zawsze chciałem, żeby zabrzmiał, i właśnie tą paczkę mam. Niestety nie mogę jej wozić ze sobą, bo to jest 4.12, ale na próbach jestem w niebie. Teraz ty ją masz, muszę ją odebrać. Bo stoi u mnie w sali prób, ale ja ci już nie oddam, tego nie wiesz. A to jest też ciekawostka, bo to jest paczka, mi się udało kupić paczkę, na której grał Krzywański z Republiki wiele lat. Ona jest po prostu ograna. Ona się przegrała. Ale to tak, zupełnie przez przypadek, bo znalazłem ten model konkretnie z tymi głośnikami, które chciałem. Pojechałem odebrać i okazało się, że ta paczka ma kawał historii za sobą muzycznej polskiej, takiej naprawdę kolosalnej. Zanim dojdziemy do wzmacniaczy, o których tutaj trzeba będzie za chwilę powiedzieć, no wzmacniaczy nie przynieśliście, one teraz chyba stoją w klubie przechowalnia, pozdrawiamy Marta, to... Jest taki element tych koncertów, dosyć ciekawy. Zadam to pytanie tak podchwytliwie. Adam, czy widziałeś zespół póki co bez Adama? Czy widziałbym? Czy widziałeś? Widziałem. Mhm. Widziałem. Było kilka koncertów, na których ja nie mogłem być, bo faktycznie w tym roku było dosyć intensywnie i miałem godnego zastępcę. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję, że znalazł czas. Bo jednak uzupełnienie tej drugiej gitary było, jest potrzebne, tak? No to ten zespół byłby trochę, brzydkie słowo, wykastrowany. Bardziej wie, o czym mówię, ze względu na swoją profesję. Dobrze, że wyjaśniłeś, o co chodzi, bo już chciałem protesty składać. Bardziej jest weterynarzem, jakby się tak ktoś jest. Chciał pytać. Więc dzięki bardzo, że udało się mnie zastąpić. No graliśmy wakacje, jest tak? Więc poprawcą. Więc wakacje się po prostu nie wszystko udało. Jest oprawcą. Ale w imię prawa. Tak, zdrowia. Publicznej. Natomiast nasz bębniarz udziela się w innej kapeli i został ostrzeżony przez Pardzia, co się stanie, jakby próbował nas opuścić. Ty też grasz w jakimś jeszcze innym zespole? Tak. Gram jeszcze na gitarze w innym zespole. Na gitarze? Tak. Nie będę tutaj kryptoreklamy robił. Zespół się nazywa Po latach. Pozdrawiam Agnieszkę Wieluszewską. To jest i bębniarka, i wokalistka. To są składem grupy Back to the Oceans, Ocean. Mm-hmm. Też grałem na Poland roku. Jest nazywany polską Tracy Chapman. Bardzo znakomity głos. No. Taki specyficzny bardzo. Czyli zupełne odejście od grania takiego właściwie rockowego. To już jest takie... Znaczy, co to jest? Tam są ambitny pop? Jak to nazwać? I pop, i funky, latino, gdzieś w stronę rocka też lżejszego się gdzieś tam udajemy, ale to wszystko jeszcze jest. To długa droga przed nami. Niedawno się zawiązaliśmy, chyba parę miesięcy temu i już skończyli, w zasadzie kończymy materiał, natomiast no, zobaczymy, co wyjdzie po efekcie końcowym, po nagraniu po prostu. Mhm. Materiał. A ja się pochwalę jeszcze, bo ja też coś robię. Ja tworzę muzykę elektroniczną na komputerze i właśnie jak miałem tą przerwę taką pomiędzy muzykowaniem takim na żywo z kolegami, to robiłem muzykę. Wtedy były inne zupełnie instrumentalia i inne zupełnie programy, gdzie trzeba było każdą nutkę wpisać, żeby to zagrało. Teraz już jest trochę inaczej, to są jakieś bardziej poukładane rzeczy. Jak ktoś chce poszukać, to znajdzie. A wykorzystujesz tą muzykę? Wykorzystywałem wtedy, jak graliśmy. To tam były takie. Nie, tu gramy na żywo. Tutaj nie ma żadnej sztuczności. Ale kto wie, jak panowie mi pozwolą, to coś tam dodam od siebie. Mhm. Ale nie wykorzystujemy.
A ja chciałem powiedzieć, w związku z tym, że okazuje się, że wszyscy gdzieś na boku coś robią, że ja jestem wierny i lojalny. Szukasz kapeli. Jakby ktoś chciał, żebym też mógł z kimś na boku coś porobić, to ja z przyjemnością też im dokuczę. No. Paweł lubi robić na boku. Nieprawda, wszystko na fakturach. No nie, to wiadomo, nie? No. Oczywiście. Dobra, wzmacniacze. Wzmacniacze. Zaczynamy od ciebie, no bo ty masz wzmacniacz najlepszy w zespole, więc zacznę od ciebie. Pamiętajcie o zniżce na hasło. Zniżka na hasło. Wzmacniacz mam i tak, oczywiście, no muszę powiedzieć, że ten wzmacniacz mam dzięki tobie. Bo grałem na EVH'u 5150, który też zresztą jakby ograłem go u ciebie i potem trafiłem w dobrej cenie używany wzmacniacz i grałem długi czas i któregoś razu Ksantyp na próbę jeszcze do Midlife Crisis przywiózł DSA 100 i to po prostu tak usiadło i tak jakby uzupełniło to, w jaki sposób ja gram. On jest tak plastyczny i tak fajnie kontrolowalny. Mnie ujęło to, jak mogłem kontrolować się sprzężenie gitary na tym wzmacniaczu, na jakiejś tam przypadkowej paczce, która stała w salce i jakby czułem ten każdy dźwięk i to wszystko mi się skleiło i potem po jakimś tam poszukiwaniu kupiłem sobie dokładnie DSA 100. Ciekawostka jest taka, że egzemplarz, który trafił w moje ręce, to jest egzemplarz numer 7 bodajże. On jest podpisany w ogóle jeszcze przez Adama Labogę osobiście, bo to jest jeden z pierwszych, które powstały. Dołożyłem do niego po pewnym czasie, ale też no, w firmie u Labogi redukcję na 50 W, bo to jednak przy tym 100-watowym potworze się przydaje, jak gramy koncerty mniejsze, również w sali, żeby tam nie ogłuchnąć, bo gramy bez uszu, co ma swoje plusy, ale ma też wiele minusów. I jednak do tych uszu trzeba powoli się przekonywać. Czyli jednak znowu, bo ja pamiętam, jak tam zaczęliśmy. Tak, był taki moment. Tak naprawdę ja wszystko sobie fajnie poukładałem i koncertowo też to się poskładało, bo do tego DS-a dorobiłem sobie paczkę na schemacie Cuba. Jezus Maria, kto to robi, to jest 112 Cuba? Nie wiem. O Jezu. Nieważne. W każdym razie paczkę mi zrobił z końskich Elmus. Super sprawa, spędziłem tam ze 4 godziny, postawili mi 4 różne głośniki, ja pojechałem z głową i z gitarą i grałem do bólu, żeby wybrać ten, który mi najbardziej pasował. Oczywiście on w zespole zabrzmiał zupełnie inaczej, na scenie jeszcze inaczej, ale jakby no, dokładnie udało się osiągnąć to, co chciałem. I ta paczka jest mobilna, ta paczka jest bardzo lekka, to jest na Jensenie bodajże Predatorze. Czy ty w ogóle taki jesteś patriotycznie podszedłeś, bo masz tak polską gitarę, polski wzmacniacz, polską kolumnę, kurczę. Ja ci powiem, że nie myślałem o tym zupełnie, szczerze mówiąc, bo ja szukałem brzmienia, ale jak się okazało, tak, i to jest też ciekawe, bo teraz dopiero zwróciłeś na to uwagę zupełnie spontanicznie, ale tak, okazuje się, że gram na sprzęcie wyprodukowanym w Polsce i to brzmienie jest naprawdę, naprawdę dobre, czyli dogoniliśmy świat już. No, przepraszam, już dawno, nie chciałbym mówić, że moje brzmienie jest światowe, bo to już wychodzą jakieś tam kwiatki zupełnie do wyciągnięcia z kontekstu. Rozbiję to jajko, ale łysy byłeś wcześniej. Tak, łysy byłem wcześniej. Dobrze. Adam, też jesteś wierny cały czas Labodze, tylko tak. z innego poletka. Tak. Mister Hector, Laboga Mister Hector, zresztą to jest ten wzmacniacz, który testowałeś tutaj u siebie w Fogowni. Uwielbiam go. On pewnie z czasem zostanie zamieniony na DS-a, jak znajdę dobrą opcję. Być może ty będziesz sprzedawał kiedyś. Wątpię. Natomiast to jest to, co mi wystarcza. Fajnie brzmi na klinach, fajnie brzmi na przesterze i zgadzam się z każdym słowem, który powiedziałeś w czasie testu. Faktycznie trzeba go podkręcać i trzeba na nim grać głośno, bo on wtedy dopiero brzmi ładnie. Nie używam brzydkich słów, tak? Brzmi ładnie. No ale też wiesz, no, to połączenie DS-a z Hectorem to jest takie fajne, to one tak myślę, że to jest dobre połączenie w kapeli, oni się fajnie uzupełniają. Jak to jest z basem w takim razie?
Ten temat jest bardzo zawężony. Kabel w mikser. Nie. Jeżeli mam okazję zagrać jakiś koncert, to jestem też lokalnym patriotą, gram na Taurusie KB 300. No, proszę bardzo. Biorę to pod pachę. Jestem, nie? A jeżeli nie ma okazji wziąć kaba i kolumienki do kaba 300, no to biorę, też jestem lokalnym patriotą i biorę preamp. Tam to, co ma ML system, MLO system i gram z preampu w linię po prostu. No, ale ma wiele innych, po prostu mam innych wiele wzmacniaczy. Mam tunę Hammera 350 Aguilara, co tam jeszcze mam, Little Marka, Mark Bassa 250. Tomek, powiedz, że masz wszystko, bo to jest najlepiej powiedzieć. A powiedz mi, dlaczego basiści się nie interesują sprzętem? Tu wymieniłeś, wiesz, no całą plejadę wzmacniaczy, całą plejadę jakichś peryferiów, wiesz, preampy, a tak naprawdę to basiści, tak moim jakimś zdaniem, wiesz, z doświadczenia, jak robię sobie YouTube, nie, to już odbiegając od tematu, w ogóle się tym nie interesują. Znaczy ja się interesuję. Nie ma kanałów basowych, nie ma, wiesz, to wszystko jest jakieś takie, że no... Znaczy, nic się nie dzieje, robisz film o basie i nikt go nie ogląda, nie? Tak, ale no, dla mnie temat jeszcze specyfikacji gitar basowych, specyfikacji wzmacniaczy basowych jest dla mnie jakby dosyć nowy, bo ja dalej jestem na takim poziomie wznoszącym się, ja ciągle szukam, prawda, tego swojego brzmienia i tak dalej. No mam wiele tych gitar basowych, mam wiele tych wzmacniaczy basowych, ale jeszcze tak naprawdę no, nie znalazłem tego, co chciałbym. Mam też pedalboard, którego nigdy nie ciągam na koncerty, tylko jest gitara, kabel i wzmacniacz lub linia i na tym bazuję. Ale najważniejsze jest dla mnie to, żeby po prostu w mixie posadzić tą gitarę i się słyszeć. Mm-hmm. Wspomnieliście o tych przestrzeniach, wspomnieliście o tym, że to brzmienie z tego takiego ciasnego, riffowego grania unisono przeniosło się w inne kierunki. Macie pedalboardy, tak? Przeniesiecie pedalboardy? Nie wiem, czy jestem w stanie to trzeba pokazać, czy nie będzie tak, że trzeba będzie zrobić jakieś przebitki tych pedalboardów, ale to tak, zrobimy sobie po prostu przebitkę tych pedalboardów, a wy opowiadajcie, co w tych pedalboardach w takim razie jest. Zaczynamy od Pardzia. Też Slash widzę, tam jest. To jest bramka szumów. To jest bramka szumów na bazie decimatora, zrobiona przez... Przypomnij mi, z Wrocławia. A Jana Rajdera, dokładnie. Nie wiem, czy on jeszcze funkcjonuje. Teraz jest w Tajlandii w ogóle. No więc tak, ale zrobił mi jeszcze tą bramkę szumów, a że grafikę można samemu sobie wybrać, to sobie wybrałem taką, jaka zawsze mi przybywa, czyli Slasha. Jak się włącza lampkę, to świeci się tak papieros w jego ustach. Także tak to wygląda. Gadżeciarz nie. 805 Seymour Duncan, klasyczny przester, super przester. Praktycznie go nie używam, bo używam tylko przesteru z kanału przesterowanego Labogi, ale siedzi sobie w tej podłodze. Kaczka Dimebaga Darrella. Świetna, bo ma kolosalne możliwości regulacji. Tam tak naprawdę wszystkie parametry można sobie pokrętłami wyregulować. Jest to Crybaby z możliwością kolosalnych zmian. Drugi pedał to jest pedał głośności Dunlopa. Używany totalnie jako pedał głośności, system bezprzewodowy Line 6'a. Super, sprawdza się, nie zniekształca, opóźnienia nie ma, gra się doskonale. I HX Effects związany jest, to jest multi-effect, który wpinam w pętlę DS-a. Dlatego multi-effect, że można sobie poustawiać sceny i za pomocą jednego guzika przełączyć sceny w jednym kawałku, co się mega przydaje, kiedy faktycznie w niektórych kawałkach naraz trzeba włączyć dwa czy trzy efekty na kilkanaście sekund. To się robi jednym guzikiem i wszystko gra, nie trzeba tam stepować po podłodze. A przy okazji potem w razie modyfikacji siadasz przy laptopie i sobie wszystko sobie tam ze słuchaczkami ustawiasz. A to rozumiem, że to są modulacje, używam ich jako tak, modulacje, przestrzenie, equalizer tam w niektórych miejscach, takie rzeczy, przestery. Znaczy one w ogóle tak, one nie brzmią jakoś rewelacyjnie, te przestery z HX Effects. No, trudno mi się tam jakby odnieść do tego, bo nie używam, ale to co było próbowane, to nie. Czasem gdzieś tam podbarwia się jakieś tam czyste brzmienie i tyle, tak? I cały pedalboard właśnie został opowiedziany. No to też Adam ma więcej. Ten pedalboard też przeszedł długą drogę, bo ja tutaj tak pamiętam, że były i kaniony, i tysiące różnych innych rzeczy. Tak. Pedalboard Adama jest mi... Wygląda tak, jakby nic nie zmieniał od czasów, jak go widziałem 4 lata temu. Opowiadaj. Tak, nic nie zmieniam.
Znaczy, zaczyna się na pewno od sterownika Bossa. I to jest bardzo fajne urządzenie, dlatego że po pierwsze steruje, znaczy wymusza określone banki brzmień z tych strymonów, które tutaj mam podłączone do niego, więc ja czy w studio, czy na każdym z koncertów mam dokładnie te same brzmienia. Tutaj się nic nie zmienia, to co chcieliśmy osiągnąć w studio, ja mogę przenieść na scenę i zagrać dokładnie tak samo, z takim samym brzmieniem. Mogę sobie ustawić tutaj tempo, mogę sobie sterować po MIDI, który z efektów jest pobierany w danym momencie do określonego kawałka. I to co Paweł powiedział, no nie ma tutaj stepowania, tylko pod jednym przyciskiem jest sterowanie określonymi efektami plus czystym i przesterowanym kanałem w labodze. Mhm. Więc to wszystko działa. Plus do tego mam jeszcze Rewa G3, nie używam go do grania na scenie absolutnie, tylko używam go jak sobie podłączam gitarę w domu do próbowania, to wtedy wychodzę na jakiś tam komputer, żeby próbować. A po co ten Mimic w takim razie, skoro grasz na jednym wzmacniaczu? Robi fajny efekt stereo, jak się gra właśnie w domu na słuchawkach, tak? To daje przyjemność po prostu grania, bo słyszysz tak, jakby grały dwie gitary. I to też pożyczyłem od ciebie, ten pomysł, żeby go wsadzić do pedalboardu. Gdybym grał na dwa wzmacniacze, to oczywiście w stereo to byłby wykorzystywany. I tak jest wykorzystywany do grania w domu. Te efekty są też stereofoniczne, wyjście jest też stereofoniczne, więc to daje taką przyjemność, tak? Bo to jest ta głębia, która też powoduje, że masz ochotę wziąć się za gitarę i sobie pograć w domu. Czy ilość tych modulacji, właśnie skoro powiedziałeś, że to masz, wiesz, tam ochotę sobie pograć w domu i tak dalej, czy ilość tych rzeczy, tych modulacji jest też inspirująca właśnie do powstawania nowej muzyki? Tak. I nie wiem, bez tego Big Sky by mogło coś tam nie powstać, bo efekt cię zainspirował do stworzenia danej rzeczy? No pewnie by powstało, tylko powstałoby inaczej, tak? Natomiast te efekty, no to są takie efekty, które też napędzają właśnie czasami kawałek, tak, że można włączając je, no bo inaczej wyjdzie, no nie wiem, nie chcę porównywać się absolutnie, ale gdyby wyszło jakieś Pink Floyd bez delaya, to ta muzyka byłaby inna zupełnie, tak, gdyby była komponowana bez delaya, no takie utwory trzeba komponować włączając efekty, to nic nie da, jak sobie pograsz na czystej gitarze, bo tego nie słyszysz po prostu, tak, więc no i tak to wygląda. Mam jeszcze jakieś łami, ricochet, to też się przydaje w niektórych kawałkach. To jest taki pedalboard, taki, może mieszkania tego, za tą książeczkę, to nie, ale taki samochód. Przyczepę kempingową już tak. Albo samochód już to można kupić, nie? Jedno dobre obstawienie na giełdzie i jest. Aha, dobra, to pogadamy później po tym. Po wywiadzie mi powiesz, jak to się robi. Bo ja też mam parę efektów. Ale może w dwie strony, wiesz, może się nie udać. A, może się nie udać. No to nie, to mi nie mów w takim razie. Ty już mi powiedziałeś, że właściwie kabel gitara nawet wzmacnia. Tego tutaj nie przyniosłeś, nie chcesz się tego tachać, bo nie ma po co. Czy już powstają nowe kawałki? Póki co, czy będą to inne kawałki? W jaki klimat to idzie, do czego to zmierza, czy na razie skupiacie się raczej na tym, ażeby koncertować z tym, co jest? Powstają nowe kawałki. Gramy już tak naprawdę trzy nowe kawałki gramy. Teraz premierę miały dwa w środę na koncercie, dzisiaj będą jakby znowu zagrane. Powstają kolejne, no plany są po prostu, żeby skompletować materiał na następną płytę. Czy to będzie epka, czy to będzie płyta, na pewno to nie będzie tak, że wejdziemy do studia, żeby nagrać jeden kawałek, bo jest bez sensu zupełnie. Także zarejestrujemy 3, 4, 5, jeżeli nie będzie materiału na całość. W jakim kierunku to idzie? Przede wszystkim staramy się wykorzystywać to, czego się nauczyliśmy podczas pierwszych sesji u Marchewy, żeby po prostu komponować już w taki sposób, żeby już nie musieć aranżować tego w studio. Mm-hmm. A to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. A będziecie nagrywać też z Marchewą, żeby wam przearanżował? Znaczy myślę, że będziemy z nim nagrywać, bo to w naszym odczuciu wyszło bardzo dobrze i nam się podoba, jak to brzmi. Ale może już nie będziemy musieli tego tak przearanżowywać, może to już troszkę inaczej wyjdzie. Zobaczymy, tak? No bo też pewne pomysły dopiero w studio okazują się trafione albo nietrafione też, bo grając na sali i słysząc jakby jednorodnie tą całą muzykę,
de facto w mono, bo to wszystko po prostu idzie jednocześnie. Nawet mając nagrywki w domu, które gdzieś tam są rozbite, to potem, kiedy to wszystko jest już selektywnie, czysto, fajnie nagrane w studio, to nie zawsze musi się zgadzać. Z niektórych kawałków słuchaliśmy pewne partie, które okazywały się niepasujące, mimo że wcześniej na próbach czy na koncertach w ogóle nawet na to ani my, ani nikt nie zwracał uwagi. A w jakim kierunku to idzie? Muzycznie na pewno w szerszym. Teraz gramy ten kawałek bębniarza, on jest bardzo mocny i taki zdefiniowany, jak nasz bębniarz. Pozdrawiamy. Ale też szukamy takich rozwiązań trochę bardziej funkowych, trochę bardziej właśnie mamy numer taki spokojniejszy, który bym opisał właśnie tak trochę floydowato, trochę komowato, nawet tutaj nawiązując do Łodzi. Tak, to jest taki numer, który jakby wbija się gdzieś tam w tą stylistykę. Zobaczymy. Myślę, że mogą wyjść z tego ciekawe rzeczy. Mamy też dużo więcej świadomości i trochę więcej pokory po tym nagraniu płyty, więc jakby już nie ma, albo jest dużo mniej takiego ciśnienia na to, że ktoś jest przekonany, że to jest doskonałe i że tutaj już gdzieś tam troszeczkę ta amplituda tych dyskusji zmalała, chociaż dalej są i to całkiem naturalne jest i absolutnie twórcze, bo nie ma co się tam ekscytować, tylko trzeba szukać trochę wyżej, pół piętro, piętro, dwa piętra. Czy to jest prawda, co on powiedział? To jest prawda i to jest też porada dla młodych zespołów. Generalnie młodych zespołów. Przede wszystkim trzeba się słyszeć, trzeba się wzajemnie słyszeć i słuchać, tak? I te instrumenty muszą ze sobą rozmawiać. To też, to wokal jest dodatkiem oczywiście najistotniejszym, bo na końcu każdy słucha wokalisty, tak? Co on ma do przekazania, jaką ma formę ekspresji. Natomiast w tle są instrumenty, które przekazują jakąś swoją historię. I to jest też, jak ty dołączyłeś do zespołu, no to pamiętasz, że zaczęliśmy od tego, że nas poprzestawiałeś totalnie, tak żebyśmy zaczęli się słyszeć, żebyśmy wykorzystali akustykę sali. Żeby w sensie, że po pomieszczeniu. Tak, po pomieszczeniu, nie, tak, tak, tak. W znaczeniu na ustawienie wzmacniaczy, tak, i tak dalej. No, Szczepan poszedł na bas wtedy. Tak, ale chodziło o to właśnie, żeby to zagrało. No i później zostało wszystko ułożone w studio. Ja jeszcze jeden taki apel. To mi się tak na szybko przypomniało, jak mówił Pardzio. Widziałem Ole Englunda, takiego youtubera, który też jest gitarzystą. On mówił, że nie ma sensu nagrywać w ogóle nowej muzyki. Po co? Nie zarobicie na tym. To jest kompletnie bez sensu. Potwierdzam, nie zarobicie na tym, natomiast będziecie mieli zajebistą frajdę. To też Nergal też powiedział, nie? Jakąś taką znaczy, miał wypowiedź, do której tam się ludzie nie znam go i nie będę tego komentował, natomiast to są dla mnie skandaliczne słowa. Ja uważam, że muzycy po prostu, jako takie, odcinając słowa od osoby. No, natomiast młodzi muzycy, czy to są amatorzy, czy bardziej już profesjonaliści, mają grać ze sobą, mają przekazywać to, co mają do przekazania. Bo to jest jakaś taka część, która pozwala nam też trochę odejść od takiej rzeczywistości i dać sobie i ludziom też fajną frajdę, tak? Jeśli wiesz, no my trochę tych koncertów zagraliśmy, nie jesteśmy jakoś być może bardzo znani, ale przyjeżdżają ludzie, którzy przyjechali 180 km tylko po to, żeby nas usłyszeć. No to kurczę, to czego chcieć więcej, tak? To żadne pieniądze tego nie oddadzą. Wiesz co, no to jest ze Szczepanem, jeszcze w naszym takim okresie frywolnym mieliśmy ze Szczepanem, bo akurat Szczepan wasz perkusista jest jeden z moich takich najlepszych życiowych kompanów, przyjaciół i mieliśmy taki okres frywolny w swoim życiu w naszych latach 20. Niemożliwe. Ukuliśmy wtedy takie, nie pamiętam, z których ust to padło, ale ukuliśmy takie stwierdzenie, trzeba grać i śpiewać. Oczywiście. I tego się od tamtego czasu tak naprawdę tak jakby trzymamy. Ostatnia rzecz, którą chciałem się zapytać, wracając trochę do tego czasu PRL-u, o którym ty wspomniałeś, jakoś tak tutaj najbardziej z nas wszystkich do tego słuchania radia, niewątpliwym waszym sukcesem jest to, że zostaliście docenieni przez różne rozgłośnie radiowe, ale takim największym chyba sukcesem, który osiągnęliście, jeżeli chodzi o to, to nawiązując do tego PRL-u, jest co? Wojciech Mann. No właśnie. Radio Nowy Świat i Wojciech Mann. No, wiele razy na łamach takiej anteny
mówił, że on tego słucha dla przyjemności, odpuszcza sobie w domu, nie tylko dlatego, żeby to umieścić na liście przeboju czy gdziekolwiek. Natomiast widać, że no, bardzo nam, dodał nam skrzydeł ten człowiek i szapoba. Znaczy to wtedy czujesz, po co to robisz też tak naprawdę, bo gramy dla słuchaczy, ale jeśli jeden z najważniejszych dziennikarzy muzycznych to docenia, znaczy wiesz, no ja jestem trochę bezczelny być może, ale to ja wysłałem do niego nasze namiary na nasze streamingi i zostało to pierwszy raz puszczone, później wysłaliśmy mu płytę, jak już płyta została wydana po raz wtóry gdzieś tam zaistnieliśmy w Radiu Nowy Świat. No to jest mega przyjemne, tak? No, nie musiał tego robić absolutnie, skoro to puścił, powiedział kilka miłych słów, to znaczy, że gdzieś tam mu się to spodobało. Mhm. To jest jedno zdanie, bo grając te kawałki dziesiątki albo setki razy na próbach, na koncertach, to w pewnym momencie już jest takie znużenie grania tego i tak zaczynasz myśleć o tym. Ja w ogóle mocno krytycznie podchodzę do tego, co robimy, tak co do zasady. A jeszcze jak grasz to 10, 20, 50 raz, to po prostu oprócz tego, że krytycznie, to jeszcze cię nudzi i może to wcale nie jest takie dobre, fajne, jak man to puszcza i mówi, że to jest spoko, to znaczy, że no może to nie jest takie najgorsze i to naprawdę daje taki zajebisty strzał do góry, taki naprawdę, że chce się to robić. No. Czuje się sens. Wasz zespół jest niewątpliwym przykładem tego, że tak naprawdę nigdy nie jest za późno. Tak. Póki co nie. Póki co nie. I generalnie, no wiadomo, że być może już nie będziecie kolejnym Manamem, kolejnym Perfektem, kolejnym TSA. Ale będziemy pierwszym póki co. Ale będziecie pierwszy. Póki co jesteście pierwszym póki co. I generalnie jest tak, że no to przesłanie chyba takie ostateczne, zamykając sobie tą naszą rozmowę, bo to pewnie jeszcze moglibyśmy gadać i gadać, a wy macie zaraz koncert, jest takie, że po prostu nigdy nie jest za późno i wiadomo, że nie... Mówię, no może nie zmienicie świata swoją muzyką i może nie odkryjecie nowej Ameryki, ale to jest mega przyjemne, daje dużo radości i trzeba grać i śpiewać. Absolutnie, trzeba grać i śpiewać. I to jest takie przesłanie do wszystkich, którzy być może zaczynają swoją przygodę z gitarą. Wiem, że tu sporo osób. Albo wracają do tej przygody. Słuchajcie, to jest absolutnie coś, z czego nie powinniście rezygnować w żaden sposób, bo to jest rzecz, która to możecie zrezygnować z wielu innych rzeczy, ale tego nie odpuszczajcie absolutnie. Myślę, że taką kwintesencją, żeby kropkę nad jej postawić i dla tych młodych, którzy zaczynają grać i dla tych starych, którzy wracają, to mogę tak powiedzieć, że nieważne jak to robicie, a ważne jak próbujecie. To dla mnie chyba jest najbardziej istotne z tego wszystkiego. Adam? Pozdrawiam wszystkich. Ja wszystko już zostało powiedziane, więc cóż tutaj dodać? Ja tak jeszcze dla ludzi. Przeszkadzasz, szeleścisz. Żartuję. Zachowuj. Przesłanie jedno. Zakładajcie zespoły, rozmawiajcie ze sobą instrumentami, grajcie dużo. I tym jednym zdaniem Tomek cały dobrą muzykę prowadził do poziomu po prostu. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Słuchajcie, póki co ja polecam. Zostawię tu parę centypowi naszych gadżetów w postaci koszulek. I ja nie mam takiej koszulki, ej. No to możesz ją sobie zostawić, bo zostawiam trzy koszulki, zostawiam czapki. Czapkę mam, a takiej koszulki... No takiej koszulki to ja nie mam, ej. Takiej z zdjęciem i takiej z tym niepokojem. Mam tylko taką. No to weź ten. I tu jeszcze mamy taką czapkę. I może po prostu, nie wiem czy Ksandr to ma rozdać, czy w konkursach, a może ktoś po prostu jak obejrzał wszystko i cały ten wywiad, i napisze coś sensownego na ten temat, to dostanie czapkę, to po prostu, jeżeli wystarczająco zainteresowaliśmy naszym zespołem, to znaczy, że może założy czapkę z tym logo i wyjdzie na ulicę, więc może w ten sposób tam tym spróbuj. Ja czasami nawet chodzę właśnie. Widziałem, bardzo doceniam. Tą trzeba przynieść jeszcze taką wiatę. Tak, to przyniesiemy ci jeszcze. Tą taką z tymi waszymi z lat 80. pięknymi, to koniecznie, tak, to jest wspaniałe. I z okładką płyty ja też poproszę. Te będą do rozdania, bo są na mnie za małe. Znaczy, tak, no, kurczą się. One się od razu jeszcze się nie wyciągają. Ale płyty też doniesiemy. Się kurczą. Doniesiemy płyty. Tak. Dziękujemy. Dzięki wielkie, pozdrawiamy. Hej. Ogłoszenia fokpasterskie. Bardzo dziękuję za każdą zostawioną łapkę w górę. Namawiam do zostawienia łapki w górę. Bardzo dziękuję za każdą nową subskrypcję. Bardzo dziękuję za to, że chce się wam oglądać ten kanał.
czekam oczywiście na wasze miłe, nieburaczane komentarze i oczywiście czekam na wasze pytania i czekam na to, żebyście mogli też również wy udzielić odpowiedzi, jeżeli macie doświadczenie w jakiejś kwestii. Pamiętajmy o tym, że jest to mega, mega społeczność. Zapraszam, jeżeli chodzi o społeczność, właśnie na grupkę Fogowicze, grupka Fogowicze na Facebooku. To jest grupka, w której można się podzielić wiedzą. Sprawdzajcie zniżki w opisie odcinka, sprawdzajcie super akcje, super promki, róbcie wszystko tak, żebyście, wiecie, gdzieś kupili coś taniej i być może właśnie dzięki moim zniżkom uda wam się to zrobić. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do tego, ażebyście pomagali mi w rozwoju tego kanału. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do tego, ażebyście patronowali, ażebyście robili to poprzez Patronite, poprzez guzik wesprzyj, czy ostatnio przez nową formę, która również jest w opisie, jednorazowego wsparcia, jeżeli nie chcecie tego robić cyklicznie. Oczywiście mega, mega dziękuję za wszystkie fanty, które przekazujecie na rzecz kanału. Jesteście niezmiernie mile widziani z tymi rzeczami. Część z takich rzeczy ląduje później na nagrody i tak jest właśnie w tym miesiącu. To jest Nuksik. Nuksik, szanowni państwo, jest razem z takim jeszcze dodatkowym małym sterowniczkiem. To jest Nuksik, którego można wygrać, jeżeli jest się patronem właśnie w tak zwanej zabawie patronatowej co miesięcznie. Zapraszam oczywiście również do serwisu Gitarowa Mgła w Łodzi. Bardzo chętnie dopieścimy waszą gitarę i no, dokonamy tego, żeby była jeszcze fajniejsza, jeszcze lepsza i żeby grało wam się jeszcze na niej wygodniej. Jeżeli natomiast szukacie jakichś gitarowych gratów używanych, być może warto zajrzeć na mojego OLX-a, bo ja tak, wiecie, no część z tych rzeczy, które tutaj mam, raz na jakiś czas wystawiam, raz na jakiś czas to chcę sprzedać. Są zawsze dobre ceny, zawsze dobry towar i zawsze można się fajnie dogadać. Jeżeli robicie natomiast zakupy w sklepie Toman, wiem, że robicie, bardzo dużo ludzi po prostu kupuje tam rzeczy, 30-dniowy zwrot, 3-letnia gwarancja i po prostu mega, mega szeroki wybór asortymentu od najtańszych do najdroższych rzeczy w bardzo dobrych cenach. Jeżeli robicie zakupy w tym sklepie, będę bardzo, bardzo zobowiązany. Znowu zapraszam do opisu odcinka, jeżeli będziecie robili zakupy w sklepie Toman z moim tak zwanym reflinkiem. Toman mi dzięki temu wypłaca kaskę, a ta kaska idzie na to, że tutaj są jeszcze ciekawsze rzeczy i że to może być moją pracą, za co tak samo jak za Patronite, mega, mega wam dziękuję.